Hello, welcome on our panel discussion. Dzień dobry, witam na dyskusji panelowej, jak pozostawać przy problemach instytucje sztuki, a kryzys środowiska. Rozpocznę od kilku uwag technicznych. Dyskusja będzie prowadzona w języku angielskim, ale rozpocznę od krótkiego wprowadzenia po polsku. I oczywiście publiczność może mówić po polsku, jeśli tylko tak sobie życzy. Dlatego jeżeli ktoś nie jest tutaj dwujęzyczny, to zapraszamy po odbiorniki. Dyskusja zasadnicza będzie po angielsku, w związku z czym jeśli ktoś z Państwa chciałby skorzystać z pomocy tłumaczy, to zapraszamy do odbioru słuchawek. Chciałbym przede wszystkim podziękować kuratorce tej dyskusji, Magdzie Ziółkowskiej, która zaprosiła do nas wspaniałych gości i która jest z nami na widowni i mam nadzieję, że weźmie w niej udział w pewnym momencie. I zacznę od przedstawienia naszych gości. Od lewej strony chciałbym przedstawić panią Mirę Gakinę, historyczkę i krytyczkę sztuki, kuratorkę, obecnie dyrektorkę Muzeum Sztuki Współczesnej w Skopie. Następnie Defne Ayas, kuratorkę, dyrektorkę artystyczną 13. Gwangju Biennale w Korei, która otworzy się w przyszłym roku. Defne była w latach 2012-2017 dyrektorką Centrum Sztuki Współczesnej Witte de Wit w Rotterdamie. Viviana Czekia, kuratorka, krytyczka i wykładowczyni. Obecnie pracuje jako kuratorka programu publicznego zaangażowania w Centrum Sztuki Współczesnej w Glasgow. I Anne Scheffer-Carlsen, kuratorka, pisarka i wydawczyni. Obecnie jest profesorką i dyrektorką dydaktyczną studiów kuratorskich na Wydziale Sztuk Pięknych, Muzyki i Wzornictwa Uniwersytetu w Bergen. Niestety nie mogła do nas dołączyć Tandazani Dlakama z powodu kłopotów z wizą, jaką mieliśmy. Tandazani związana jest z Afrykańskim Muzeum Sztuki Współczesnej CAIC w Cape Town. No, będzie nam brakować jej punktu widzenia w tej dyskusji, no ale nie udało się niestety biurokracji Schengen przewalczyć do dzisiejszego dnia. Nasza debata towarzyszy dwóm wystawom, Bezludzka Ziemia i Forensic Architecture Centrum Natury Współczesnej prezentowanym w ramach Plastyczność Planety. Główną stawką obu wystaw jest uzmysłowienie kryzysu środowiska, a przede wszystkim pochwycenie nieodwracalności zmian, które się na ten kryzys składają, oraz próba zrozumienia, jaka odmienna forma środowiska życia wyłania się w ramach tych zmian czy w tym kryzysie. Oczywiście samo uzmysłowienie i zrozumienie to nie wszystko. Kluczową kwestią jest możliwość odpowiedzi na kryzys. Bez możliwości odpowiedzi nie jest możliwa przecież jakakolwiek odpowiedzialność. I w tytule naszej debaty powołaliśmy się na Donny Haraway, która próbując znaleźć odpowiedź na kryzys środowiskowy zaproponowała slogan czy też imperatyw pozostawać przy problemach zamiast je ignorować czy przed nimi uciekać. W jej własnej praktyce pozostawanie przy problemach oznacza tworzenie mitów przede wszystkim, które pozwoliłyby nam inaczej zbudować nasze relacje w środowisku. Na potrzeby tej dyskusji chcielibyśmy jednak zawęzić tę kwestię do pytania, jak sztuka współczesna, w szczególności jej instytucje, mogą pozostawać przy problemach, jak mogą odpowiadać na kryzys środowiskowy. I te kwestie stanowią oczywiście wyzwanie dla dominującego do niedawna modelu krytycznej instytucji. Powstaje zatem pytanie, czy nowy model jest możliwy, czy takim modelem byłaby instytucja angażująca się, czy to jest dobra odpowiedź. Ewentualnie, jeśli tak, to jakie są możliwe tryby tego zaangażowania. I jakby ten zespół kwestii został zaprezentowany naszym gościniom i zaprosiliśmy je do przygotowania krótkich wystąpień, a później
po tych wystąpieniach, które będą takim zaczynem do dyskusji, bardzo liczymy też na Państwa udział. I chciałbym poprosić Anne Scheffer-Carlsen, żeby zaczęła. So, Anne, the floor is yours. Can you hear me? Czy mnie słychać? Czy to działa? Świetnie. Bardzo dziękuję za zaproszenie i dziękuję za cudowną gościnność, której doświadczyłem przez ostatnie kilka dni. Nie jestem do końca pewna, jak te slajdy pojawią się na ekranie, ale magia się zadziała i już to widać. Dziękuję bardzo. Świetnie. No, mój polski jeszcze nie jest idealny, więc nie do końca zrozumiałam to wprowadzenie po polsku, ale zakładam, że właściwie było to, co wcześniej dostałam drogą mailową. Ze względu na czas po prostu przeczytam Państwu moją krótką prezentację, ponieważ przygotowujemy również treści do książki, która wkrótce zostanie wydana i to też jest część tych przygotowań. Myślę więc, że jest to pierwszy krok do czegoś, co mam nadzieję, że za 8 tygodni już ujrzy światło dzienne. Nazywam się Anne, jak tutaj widać, i zaproponowałem tytuł Tworzenie nowych protokołów kulturowych. Kiedy przygotowywałam się do tego wystąpienia, no trochę odkładałam rzeczy na później, ale udałam się na taki wykład w Bergen i to była inicjatywa jednej kuratorki, która zajmuje się produkcjami, mediacjami na poziomie instytucjonalnym. Mówię o Marie Nelan, która zaprosiła TJ Demosa i ja byłam właśnie wtedy obecna i to było bardzo ciekawe wydarzenie. No, przepraszam za dygresję, ale chciałabym rozpocząć od cytatu z tekstu, który został nadmieniony właśnie wtedy w czasie tego wykładu. Ten tekst jest dostępny w internecie, opublikowany został wiosną tego roku. TJ Demos jest profesorem i dyrektorem Centrum Ekologii Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Cruz. Cytat jest dość długi, więc mają go Państwo na ekranie. W naszych krytycznych czasach katastroficznej transformacji środowiskowej jest rzeczą pilną, żeby zbudować most pomiędzy estetyką i polityką, rozszerzając nasze rozważania tych spraw w drodze, które stawiają wyzwanie białej supremacji, militaryzacji życia codziennego pełzającemu faszyzmowi i apolitycznemu populizmowi oraz masowemu wymieraniu szybkiemu i wolnej przemocy środowiskowej oraz kapitałowi wydobywczemu. Tak jak Państwo widzą, trudny cytat. To są centralne składniki klimatów socjoekologicznych, które w różny sposób wpływają na bytowanie i określają nierówne narażenie na toksyczność, przemoc i śmierć. To oznacza śledzenie odpowiednich obecnych transformacji sztuki, zwłaszcza wtedy, kiedy wymyka się to formą zinstytucjonalizowanym i staje się zaledwie reprezentacją ekologii, tworząc nowe formy życia, wschodzącą postwęglową przyszłość oraz sprawiedliwość socjoekologiczną. Zwracam tutaj uwagę również na specyficzne słownictwo, którego używa autor, ponieważ codziennie mamy do czynienia z sytuacjami, które łączą wykorzystywanie lądu, sprawiedliwość społeczną oraz nierówności. Dlatego tak ważne jest, żeby omawiać przyszłość instytucji sztuki w tym kontekście, może również w świetle obecnego mandatu ICOM dla muzeów. To jest bardzo pilna sprawa. Ja chcę pozostać przy problemach, tak jak sugerował jeden z aniołów stróży tej wystawy, Donna Haraway. I aby to zrobić, odniosę się do Christine Tome.
dyrektorki Ashkal Alwan Libańskiego Stowarzyszenia Sztuk Plastycznych. W 2015 roku podwójny atak bombowy samobójczy miał miejsce w Bejrucie w czwartek 12 listopada. W odpowiedzi na to rząd uznał piątek za Dzień Żałoby Narodowej, a minister edukacji zarządził, że wszystkie szkoły i uniwersytety będą zamknięte. Natomiast z drugiej strony postanowił kontynuować program Homeworks Forum, odnosząc się do wszystkich publiczności, które zgromadziły się wtedy, gdzie, gdy ona powiedziała, parafrazuję, jeżeli mielibyśmy zakończyć wszelkie nasze aktywności, kiedykolwiek coś takiego się dzieje, to musielibyśmy po prostu zakończyć wszystkie sytuacje kulturowe. Sytuacje kryzysowe zdarzają się i będą się zdarzać, chociaż to wszystko powraca do opresji, które wynikają z kwestii środowiskowych. Chcę zasugerować, że brakuje nam protokołu kulturowego, żeby radzić sobie z tymi kryzysami, bo porażki globalizacji estetyczne, ekologiczne, finansowe, kulturowe, polityczne i inne, nie można ich po prostu zignorować. Ale jak powiedziano we wprowadzeniu do tego panelu, tu nie chodzi tylko, żeby po prostu zacząć używać papieru z recyklingu, bo moralne i praktyczne drogi, żeby wyznaczyć ścieżkę na przyszłość, która nie byłaby niekomfortowa, która zmieniłaby instytucje sztuki i zachowania w duży sposób. Może być taki punkt w przyszłości, gdy instytucje sztuki nie będą już potrzebne, ale to nie oznacza, że nie możemy dalej szukać sposobów, aby pracować w sposób zdrowy i etyczny z dzisiejszymi instytucjami. Mogę tylko spekulować, jak tworzyć metodologie, które pozwolą nam kontynuować nawet przy trudnościach. Chcę skupić się na internacjonalizmie, który pojawił się z globalizacji i chcę wspomnieć o niektórych elementach tej globalizacji w procesie, który być może pozwoli stworzyć nowy rodzaj internacjonalizmu. Chcę wspomnieć o konkretnym przypadku, o jednym z najbardziej z aspektów, które stanowią największe wyzwanie. W latach 2016-17 razem z Vivian Zaheri, kuratorką, która pochodzi z Australii, ale mieszka w Holandii, rozpoczęłam produkcję spotkań profesjonalistów z dziedziny sztuki. Mieliśmy przez długi czas dyskusję na temat wolnych strzelców w naszym obszarze, o tym, jak to jest być dyrektorem, kuratorem. Zresztą edukowałam wielu studentów na ten temat. Zatem postanowiliśmy zwołać rozmowy dużej skali na temat wolnego strzelca jako kluczowej figury w procesie globalizacji. Nazwaliśmy to Ludzie Instytucji, tytuł, który odnosi się zarówno do indywiduów, jak i grup, po to, żeby stawić wyzwanie temu, co sądzimy, że ma miejsce, jakimś nawykom, naszym oczekiwaniom. Taki pragmatyzm wynika z przekonania niewykorzystanego potencjału formatów konferencyjnych jako produktywnych spotkań, które budują świadomość i konsensusy. To jest ciekawe również w kontekście dzisiejszym, jeżeli dalej będziemy się spotykać i to będzie nieproduktywne, te okazje nie będą produktywne, czy dadzą jedynie małe zmiany lokalizacji, no to my staniemy się częścią problemu. Jeżeli nie będziemy dzielić się treścią tych spotkań, to będziemy tworzyć jeszcze większe nierówności. Dlatego staramy się rozpowszechniać nasze treści w internecie za pomocą nagrań wideo i jak wiecie, to wymaga czasu. Więc myślę, że za tydzień to będzie już dostępne wreszcie online w internecie. No, zajęło nam to ledwie 2 lata. Tu widać spis treści. Tytuły, nazwy grup roboczych, które zebraliśmy po dwóch dniach konferencji, naszego spotkania, to były grupy robocze i ich tematy, którymi się zajmowały. I za kilka tygodni będą Państwo mogli znaleźć tę publikację na stronie internetowej Muzeum, Van Abbe Muzeum.
I pojęcie warunków na ziemi stało się takim słowem, którego używaliśmy w czasie rozmów naszego spotkania Ludzie Instytucji, co wynikło z naszego programowego dokumentu z pozycją napisanego przez Rachel O'Reilly i Danny Budd na temat bojkotu jako taktyki w oparciu o wydarzenia, które miały miejsce w związku z Biennale w Sydney w 2014 roku oraz sponsorowania go przez Transfield Services. W kolejnych rozmowach O'Reilly wskazała, że jest to fantazja, że działania niezależnego kuratora są w jakiś sposób związane z takim materialną tkanką projektów kulturalnych. Jednak konsekwencje tego, co kolektywne, rzadko kiedy można zidentyfikować z takim intencją początkową kuratora. Dziś warto zapytać, jakie są te warunki podstawowe i w jaki sposób ten antagonizm wokół naszych wartości można skonfrontować z działalnością kuratora? To jest pytanie dla instytucji. Chciałyśmy z Vivian przynajmniej na jakąś małą skalę naprawić pewne rzeczy, które wydają nam się niewłaściwe. Chciałyśmy podważyć istniejącą władzę, ale instytucja sztuki jako zbiór profesjonalistów w dziedzinie nie ma kulturowych protokołów, które by mówiły, jak to zrobić, jak walczyć z taką niesprawiedliwością społeczną i instytucjonalną, w jaki sposób podważyć tę rzeczywistość przy pomocy tak niewielkich, skąpych środków, jakimi dysponowałyśmy. Więc chcieliśmy zaangażować ludzi społecznie, ale w jaki sposób możemy być mobilni globalnie, a jednocześnie zaangażowani społecznie. W efekcie tego ciągu myśli stworzyłyśmy sieć międzynarodową organizacji, patronów i sponsorów po to, żeby zdobyć poparcie dla projektu kuratorów wolnych strzelców działających na własną rękę. Dzięki właśnie zaangażowaniu osób, ale również instytucji udało nam się rozwijać dalej ten projekt. Otworzyliśmy się na udział delegatów wspieranych przez partnerów delegatów w oparciu o istniejące sieci. Chciałyśmy jednak zachować pewne otwarcie tego procesu. Otwarcie zapewniło jak największy udział osób, czy to z Turcji, czy ze Szkocji, dzięki wsparciu i dzięki sponsorom. Był to udział przemyślany i mający sens. Również odniosłyśmy się do holenderskiego kontekstu, żeby umożliwić także udział osób z Curaçao. Mieliśmy wsparcie od Frans Hals Muzeum z Holandii. Skontaktowaliśmy się z Shirley Emanuelson, a także osobą z Wielkiej Brytanii, która chciała wziąć udział, ale nie miała na to pieniędzy. Udało się dzięki wsparciu również innym osobom umożliwić udział w naszym projekcie. Katrin Reis van Gelder również umożliwiła udział wielu osób w tej debacie z Wielkiej Brytanii. W pewnym sensie powielałyśmy pewną hierarchię władzy, ale mamy nadzieję, że udało nam się ją w pewien sposób redystrybuować. Była ta pierwsza próba, żeby właśnie takiej redystrybucji władzy finansowej na początku takiego protokołu kulturowego, który miałby podważyć istniejącą rzeczywistość instytucjonalną. Powiązałyśmy to wszystko z ekologią, z spojrzeniem krytycznym, chociaż nie obniżyło to naszego generowania dwutlenku węgla, może nawet więcej zostało wygenerowane dwutlenku węgla przez to, ale to nie polegało na turystyce związanej ze sztuką. Mieliśmy pewien zamysł i również myśleliśmy o publikacji, która miała być efektem pracy w grupach roboczych.
czyli właśnie ludzie instytucji, nasza publikacja. Staraliśmy się, aby delegaci gromadzili materiały lokalnie i te kluczowe punkty zostały poruszone i będą poruszone w publikacji. Aby zakończyć ten wstęp, chciałabym powiedzieć, że są pewne wyzwania praktyczne. Emisja dwutlenku węgla niszczy nasze środowisko. Powinniśmy zastanowić się nad protokołami kulturowymi po to, żeby zabezpieczyć internacjonalizm oraz korzyści, które z niego wynikają, po to, żeby dekolonizować współczesny świat sztuki. A poza tym ten cytat, który mówiłam, który przeczytałam na początku, chciałabym powrócić do tego jednego zdania. Nie bać się tego, żeby podważyć istniejący układ władzy, żeby budować lepszą przyszłość. Obecne przekształcenie sztuki również jest ważne. Wtedy, kiedy wyrywa się ono z tych szponów, z instytucjonalnych form i staje się reprezentacją ekologii, pokazuje nowe formy życia po rzeczywistości węglowej, większej sprawiedliwości społeczno-ekologicznej. Więc to jest dla mnie coś istotnego, na co chciałam zwrócić uwagę w kontekście instytucji sztuki. Dziękuję. Dziękuję, Anne. Podstawowe pytanie, wydaje mi się, związane jest z tym, jak sobie wyobrażamy. Tego nam często brakuje w obliczu tego kryzysu ekologicznego. Dojdziemy do tego na pewno za chwilę. W jaki sposób sztuka może nam pomóc rozwinąć właśnie te nowe formy życia? Teraz chciałabym poprosić Vivian o wypowiedź. Dziękuję. To ciekawe, bo nie przygotowałyśmy tego wcześniej, ale wydaje mi się, że przygotowałyśmy bardzo podobną wypowiedź. Muszę patrzeć na zegarek, bo inaczej będę mówić bez końca. To bardzo ciekawe, bo w skrócie można powiedzieć, że staramy się zapraszać ludzi, żeby myśleć o naszym własnym otoczeniu, środowisku, czyli o środowisku sztuki, już dobrze zrozumiałam. To jest dość podobne do tego, co ja chciałam również zasugerować. Chciałabym podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w organizacji naszych lotów, zakwaterowania, wyżywienia. Cała opieka niesamowita, naprawdę. Ale to nie byłoby możliwe, gdyby nie ta osoba na slajdzie wspomniana, czyli Magdalena Ziółkowska. Na pewno nie wypowiedziałam tego poprawnie, ale przepraszam, ja nazywam się Kekia, więc teraz już jesteśmy Kwita, bo również moje nazwisko zostało przekręcone. Pod moim nazwiskiem widać moje stanowisko w mojej instytucji, czyli kurator zaangażowania publicznego. Zaczęliśmy rozmowę w grupie mailowej, a Jarosław wysłał nam takie pytanie, które wydało mi się intrygujące. To znaczy, jeżeli byłoby to możliwe, żeby znaleźć inne rozwiązanie kryzysu środowiskowego i żeby lepiej połączyć się ze zmianami klimatycznymi i sprawiedliwością społeczną oraz innymi tematami, które pojawiają się w instytucjach, może zaangażowanie będzie rozwiązaniem. Co ciekawe, tak jak ja zaakceptowałam tą pracę, nie miałam pojęcia o tym, jak wiele mocy ma właśnie to słowo zaangażowanie. To jest bardzo dziwne. Chciałabym podać przykład, żeby to uzasadnić, ale policzmy. Mamy trzech techników, mamy dwoje tłumaczy, mamy tutaj osobę, która zajmuje się dźwiękiem, 22 osoby na publiczności i jeszcze panelistów. Jak wiele osób powiedziałaby, że jesteście artystami? Możecie podnieść ręce?
8 artystów, czy mogłabyś zapisać? To ważne dla moich obliczeń. Jak wiele powiedziałabyś, że jesteście kuratorami? Nie, tylko oni. Siedem osób. Więc mamy 15 osób spośród tych 22. Czy reszta Państwa powiedziałaby, że działacie również w świecie sztuki? Czy jesteście praktykami w świecie sztuki? Dwie osoby. Czy ktoś jeszcze jest może kolekcjonerem? Ktoś jest kolekcjonerem albo galerzystą? Prowadzi galerię? A ktoś po prostu jest widzem, należy do publiczności? Cztery osoby. Czy pani podniosła rękę dwa razy? Nie. Nie zgadza nam się rozliczenie. Coś tu się nie zgadza, ale nie ma problemu. Nadal mi się to przyda, więc mamy cztery osoby z publiczności, po prostu widzów, którzy są konsumentami sztuki. To jest to, w jaki sposób się angażujemy. Co się dzieje generalnie? Jeżeli zastanowimy się nad tym na otwarciu galerii, na wernisażu czy na warsztacie z dziećmi, z nastolatkami, rodzinami i zrobicie to samo ćwiczenie, to procent demograficzny nie będzie takie samo. Co tak naprawdę musimy zakwestionować tutaj, czy ekologia, którą stworzyliśmy wokół produktów, którymi się dzielimy między nami, a także z widzami i w ramach świata sztuki. Mam nadzieję, że jest to zrozumiałe do tego momentu. Więc czy zaangażowanie jest czymś takim, że powiemy, no dobrze, odbębniliśmy ten obowiązek, sztuka jest tutaj, a rzeczywistość jest tam, więc musimy tu zachować równowagę pomiędzy tymi dwoma światami, czy może raczej jest to część integralna tego, co robi instytucja. Więc jeżeli samo zadanie zaangażowania się w szersze społeczeństwo, mówimy o publiczności, o kuratorach publicznego zaangażowania, czy jak tam nazwiecie te stanowiska, to chyba coś nie działa tutaj do końca dobrze, bo to stanowisko w jakiś sposób daje wolność całej reszcie pracowników, żebyśmy nadal mogli istnieć. Więc tworzymy coś, taki jak program, który ja tworzę dla publiczności, dla widzów, ponieważ zajmuję się programem zaangażowania publiczności. I to daje reszcie instytucji wolność, żeby robili sobie co chcą, robili sobie pogadanki, debaty, w co inwestuje się wiele. Inwestujemy w nas. Nie wiem, czy jest to zrównoważona gospodarka. Jest to jedna z rzeczy, które już na wstępie powinniśmy rozważyć po tylu latach sztuki publicznej i uczestniczącej i zaangażowania społecznego. Nadal jesteśmy w takim momencie, w piątkowy wieczór w Warszawie. Coś mnie to nie do końca przekonuje. To nie jest tylko problem CSW, czy ktoś z waszych jakichś innych instytucjach ma jakąś inną sytuację. Proszę nie być nieśmiałym. No właśnie. Więc od tego chciałabym wyjść. I to była moja pierwsza reakcja, jak pomyślałam o zaangażowaniu. Ja naprawdę wierzę w to, że instytucja zaangażowana może być rozwiązaniem tego problemu, jeżeli faktycznie ta instytucja w całości będzie angażująca, a nie tylko jakaś jedna jej część. Bo nie może być aż tak, że tutaj przy drzwiach jest co innego głównych, a przy drzwiach bocznych będą warsztaty dla rodzin i to robi ktoś zupełnie inny. Ja nie chcę krytykować tej instytucji, mówię ogólnie. To, co widzę, gdziekolwiek przychodzę jako kurator zaangażowania publiczności. W naszej wymianie mailowej było jeszcze parę innych rzeczy. Jedna z rzeczy, o których właśnie mówił Jarosław, to była ekologia opieki. Jak możemy tworzyć lepszą ekologię opieki w ramach systemu i instytucji sztuki? Mogłabym powiedzieć, że to jest kolejna rzecz, na
temat, której można zadawać sobie pytania. Co takiego jest tutaj w Polsce czy w Warszawie, co do tego się odnosi? W Szkocji na przykład jesteśmy świadkami rosnącej liczby problemów zdrowia umysłowego. Coraz więcej ludzi cierpi na ataki paniki, na niepokoje. I cała trajektoria naszego życia jako praktyków staje się czymś, co z jakiegoś powodu nas przerasta. I to też jest problematyczne. Myślę, że to nie jest tylko rezultat zmian klimatu, ale również fakt, że mówimy o kwestiach, ale nie wiążemy ich z nami. Więc po tych wszystkich latach ta trajektoria, którą mamy w naszych instytucjach, jest trajektorią indywidualną. Jeżeli artysta idzie na warsztaty w ramach projektu zaangażowania publicznego, to nie jest tak dobrze niż w porównaniu z artystą, który jest prezentowany w galerii. Dlaczego tak jest? Dlaczego to jest tak jak atak manii na temat protagonizmu? Dlaczego coś mocno wspieramy, a potem mówimy, że chcemy dekolonizacji, że chcemy coś przeciwko kulturze? To musi być różnorodne. Ja myślę, że to nie jest aż tak różnorodne. Myślę, że to jest właściwie taka sama dynamika, taka sama strategia cały czas przez te wszystkie lata, czyli tworzenie niepokojów w artystach, bo jeżeli nie ma wystarczająco dużo rezydencji czy pokazów, nie są w stanie ci artyści przetrwać w ramach systemu, co również przenosi nas do kolejnej kwestii, czyli te rezydencje, o tym zresztą mówiłam z Karoliną, jedną z rezydentek teraz CSW, to jest taka alternatywna gospodarka dla artystów, bo artyści są dosyć słabą częścią systemu i dzięki uczestnictwu w rezydencjach po prostu zarabiają pieniądze. Jeżeli nie możemy na przykład więcej latać, no to jak możemy być częścią tych rezydencji? To też są pytania, które musimy zadać sami sobie. Jak to jest, że my funkcjonujemy w tym obecnym ekosystemie? Jak to jest, że możemy jakoś radzić sobie z tym poziomem zasobów, pieniędzy, energii, których wszyscy potrzebujemy, żeby robić to, co robimy? I jak to zrobić, żeby jednocześnie nie wpływać niekorzystnie na planetę, żeby przetrwać jako ludzkość? Powinnam również powiedzieć, że podzieliłam się tymi pytaniami z dyrektorem CCA, Francis Mickey, bo chciałam po prostu lepiej zrozumieć, czy niektóre z moich opinii, które wydają się skrajne, są akceptowalne przez resztę zespołów, jakie byłyby reakcje tego zespołu. I Francis zasugerowała, że ta ekologia troski ma dwie strony, że my czasami troszczymy się o coś, ale ktoś inny się nie troszczy, czyli staramy się zapełnić lukę, która powstaje po braku działań ze strony rządu czy innych organizacji, które są lepiej przygotowane, żeby radzić sobie z problemami, z którymi my nie jesteśmy w stanie sobie poradzić w ramach systemu sztuki. Kolejne pytanie dotyczyło roli instytucji w przyszłości. Pierwsza rzecz, którą chciałam powiedzieć, zachęcam każdego do przeczytania tej książki. Nie opublikowałam tej książki i Marc Auger kwestionuje wartość, którą nadajemy przyszłości. Znów, w taki sam sposób, jak środowisko jest gdzieś tam, my jesteśmy tutaj, to przyszłość jest gdzieś tam, a my jesteśmy tutaj. Ale już żyjemy w przyszłości. Cokolwiek robimy teraz, ma wpływ na przyszłość, która nadejdzie. Czyli jeżeli zamiast tylko próbować tworzyć taki scenariusz, który jest odłączony od nas, staramy się przyciągnąć ten scenariusz, żeby zrozumieć, w jaki sposób działamy. To może być dużo bardziej korzystne, czyli myślmy o teraźniejszości jako o przyszłości. Czyli w jaki sposób instytucje mogą pomóc, wciąż mogę powiedzieć, i tutaj zgadzam się z Francisem, że instytucje mogą pomóc
na nowo wyobrazić sobie tę teraźniejszość i przyszłość jako taki katalizator oraz instytucje mogą również pokazywać nowe sposoby życia, kohabitacji, mogą być takim bodźcem stymulującym dla publiczności również z innych sektorów gospodarki, bo my mamy kreatywne podejście, które może być pomocne w rozwiązywaniu kwestii, które są bardzo pilne z punktu widzenia zdrowia planety. Z całą pewnością tak jest, czyli zamiast tworzyć satelity, powinniśmy zintegrować te kwestie w nasze codzienne działania. Czyli pytanie, jakie są formy, w jakich moglibyśmy to zrobić? Odpowiedziałabym na to pytanie w taki sposób, że po pierwsze, ważną rzeczą byłoby, aby zastanowić się nad tym, co robimy, dać sobie czas na refleksję. Rozumiem z tej wizyty przez te dni, że no, CSW rzeczywiście to robi na spokojnie, żeby dobrze zrozumieć, dać sobie nawet kilka lat na współpracę z praktykami z całego świata. I dla mnie to jest właściwa forma po to, żeby dążyć w stronę większego zrównoważenia, bo o to właśnie chodzi. W jaki sposób, robiąc to, co robimy, możemy nie szkodzić planecie. Tu również chodzi o łączenie się z tym, co lokalne, korzystanie z lokalnej wiedzy i lokalnych doświadczeń. Tak więc myślę, że odpowiedziałam już na te pytania. Ja już tak mam, że jak ktoś mi da tematy, zadania, to ja się tego trzymam. Ale tak chciałam opowiedzieć o Centrum Sztuki Współczesnej w Glasgow, żebyście mieli pojęcie, jak to wygląda. W 2006 roku doszło prawie do upadłości. W 2007 roku obecny dyrektor Francis McKee stworzył model tak zwany open source, czyli model ogólnodostępny. Po prostu nie mieliśmy wystarczająco dużo pieniędzy, żeby stworzyć program aktywności w Centrum Sztuki Współczesnej w Glasgow, więc co robiliśmy z naszymi przestrzeniami? Oto przestrzeń teatralna i każdy miał do tego dostęp. Każdy może wykorzystać taką przestrzeń za darmo, może stworzyć swój program aktywności, może nawet odnosić z tego zyski, na przykład sprzedawać bilety na wydarzenia biletowane. Czyli jedyny warunek, żeby skorzystać z tej przestrzeni za darmo, musi to być wydarzenie publiczne i w jakiś sposób związane z naszym ekosystemem, czyli osoba, która to robi, musi mieć jakąś uzasadnioną potrzebę wykorzystania tej przestrzeni. To nie może być jakiś super bogaty człowiek, który może sobie pozwolić na wynajęcie. Jeżeli to jest organizacja czy instytucja, która nie ma aż takich zasobów finansowych, może to za darmo wynająć. Około 1500 wydarzeń rocznie się odbywało, ponad 200 partnerów z nami współpracowało. Przestrzeń wykorzystywana była przez artystów, kuratorów, ale również Czerwony Krzyż, czy instytucje charytatywne, festiwale na rzecz sprawiedliwości społecznej, czy festiwale związane z kwestiami dotyczącymi gender. Czyli w naszym budynku mamy mnóstwo ludzi różnych rodzajów, którzy pojawiają się na różnych wydarzeniach. Tylko znów, czy to jest zrównoważone? Docieramy do każdego i jest to zrównoważone w sensie takim, że my nie wyobrażamy sobie, że Magdalena jest wielką fanką muzyki rockowej i przez miesiąc będzie cały miesiąc muzyka rockowa, bo my dajemy szansę komuś, kto już coś produkuje, co już coś tworzy, żeby przyszedł i powiedział, mam swoją sieć, mam swoje koncepcje, wiem, że to jest ciekawe dla szczególnej grupy w Glasgow i chcę to zrobić w Centrum Sztuki Współczesnej w Glasgow. Czyli my nie zastanawiamy się, co publiczność chciałaby zobaczyć, tylko to publiczność programuje tę przestrzeń. To też zmniejsza rolę kuratora, bo tu nie chodzi o nas, że my tu mamy jakąś wizję, mamy jakieś rozumienie kuratorskie tego, co należy zaprezentować czy pokazać, bo po prostu ludzie to robią. Czyli co jest częścią CCA w Glasgow, to jest
określanie, dawanie przestrzeni temu, co już się dzieje w mieście, czyli takie podejście obywatelskie, takie łączenie się z tym, co dzieje się w mieście, w Glasgow. W tym sensie jest to zrównoważone, ale 1500 wydarzeń to jest mnóstwo, to jest bardzo dużo. Mnóstwo papierologii, mnóstwo energii, wysiłku ze strony naszego zespołu, mnóstwo osób, które pojawiają się w budynku i nie jestem pewna, czy to jest właściwie to, co powinniśmy robić, kiedy mówimy o tworzeniu bardziej zrównoważonego ekosystemu. Jak widzicie, ja trochę jestem adwokatką diabła, tak dyskutuję trochę sama ze sobą, ale pierwsza rzecz jest taka, że powinniśmy kwestionować swoje własne czyny i myśli, niż kwestionować podejście kogoś, kogo nawet być może nie ma w sali. Ja wierzę, że to podejście jest bardzo ciekawe, jest bardzo demokratyczne, każdy może wziąć udział i zaczęłam wdrażać tę ideę open source, czyli ogólnej dostępności, taki model open source i podejście open source, czyli podejście ogólnej dostępności. Ja zaczęłam opuszczać ten budynek i wspierać aktywności, które już miały miejsce w mieście, ale niekoniecznie musiały być to aktywności związane z CCA jako przestrzeni, tylko bardziej odnoszące się do barów bistro, do centrów kultury, do kawiarni czy Centrum Integracji Uchodźców. Dlaczego tak jest? Bo ci ludzie już robią mnóstwo aktywności o charakterze kulturowym, ale przez większość czasu nie mają jeszcze tej swojej takiej kultury. Ale co to właściwie znaczy kultura? Kultura, czyli tworzenie sensu, nadawanie sensu życiu, społeczności, nadawaniu sensu temu, czym żyjemy teraz, w chwili obecnej. Czyli nie ma nic lepszego niż być ekologiczne, wspieranie tego, co naprawdę istnieje, troska o to, wdrażanie tego w życie, dawanie wsparcia w każdy możliwy sposób. Nie mówię tutaj o wsparciu finansowym, my jesteśmy biedną organizacją, ale chodzi o to, że dzielenie się naszą wiedzą, doświadczeniami w odniesieniu do tej grupy i zresztą to wsparcie wraca. Czyli ja staram się tworzyć taki zrównoważony ekosystem, w którym nie chcemy dublować aktywności, szanujemy wiedzę, która jest już obecna w okolicy, bo to jest dla nas ważne i istotne. Zapraszamy również międzynarodowych artystów, ale staramy się znaleźć równowagę pomiędzy tym, co lokalne, a tym, co globalne i zaczynamy od naszych korzeni. Czyli myślę, że tutaj tak naprawdę zachęcam, czy wspieram trzy rzeczy. Praktyka obywatelska, praktyka zrównoważona oraz praktyka etyczna. Myślę, że mieszczę się w czasie. Jeszcze mam 13 sekund. Bardzo dziękuję za wasz czas. Dziękuję ci, Vivian, za odniesienie kwestii ekologicznych do samego serca instytucji. Teraz chciałabym poprosić o wypowiedź Mirę, aby podzieliła się z nami swoimi refleksjami. Witam wszystkich. Chciałabym również podziękować Jarosławowi, Małgorzacie i Magdalenie za tę okazję, żeby przedstawiać i być obecną na tym niezwykle istotnym wydarzeniu w Warszawie. Gratuluję wyboru podejścia do tych tematów. Państwa kierownictwo oraz myśli na ten temat naprawdę zainspirowały nas jako Muzeum Sztuki Współczesnej w Skopie, żebyśmy na nowo zadali sobie pytanie o to, jaka jest nasza rola, jakie jest wyzwanie w odniesieniu do wielkiego tematu, jakim jest
z jakim są zmiany klimatu. Oczywiście zmieniło to naszą instytucję. Czujemy się zaproszeni do tego, żeby angażować się szerzej w debatę, w szerszą debatę. Nie jest trudno odpowiedzieć na te pytania. Jak spojrzymy na nasze konkretne programy, to widzimy, że zarówno świat artystów, jak i tych, którzy śledzą sztukę współczesną, ci ludzie uważają, że są to ważne tematy, kluczowe dla naszej epoki. Już wiele osób bije na alarm i my jako świat sztuki angażujemy się w proces radykalnych zmian, jeśli chodzi o zarządzanie nami i zarządzanie środowiskiem. Świat sztuki ma pewien wpływ na świat. Również zaprasza się nas do tego, żebyśmy podjęli odpowiedzialność aktywnego udziału w poszukiwaniu nowych odpowiedzi instytucjonalnych na przyszłość i rozpoznać również ograniczenia, jakie mamy obecnie. Więc spójrzmy bardziej szczegółowo na jeden z bardziej oczywistych wyzwań, jakie stoją przed nami jako instytucjami społecznymi. Globalnie zmiany klimatu są omawiane jako jakiś taki odległy problem, coś takiego, co miałyby naprawiać przyszłe pokolenia. Potem mówiliśmy o czymś jako odległym geograficznie, czyli dzieje się w innej części świata. Instytucje miały problem, żeby spojrzeć na te problemy szerzej, ponad granicami krajów. Chciałabym właśnie mówić o problemie odległości czy takiego uznawania, że to nas nie dotyczy. My też jest pewna przepaść pomiędzy nami i naszymi widzami, naszą publicznością. Ta nasza polityka, sam kultura polityczna, uznaję, że również narracje medialne są kompletnie rozłączone od prawa czy polityki. Nie ma tutaj takiej integralności. Jesteśmy odłączeni od tych instytucji i takie podziały w moim kraju miały bardzo dziwne efekty. Chciałabym teraz Państwu coś pokazać. Nie wiem, jak to powiększyć. To jest jeden z przykładów. To jest projekt zwany Skopje 2014. Ten projekt pochłonął 1/3 naszego budżetu krajowego, czyli 1 miliard euro. A powodem była taka naiwne pragnienie, żeby miasto było piękniejsze. Nie jest to jakaś rewolucja kolorystyczna. Ten projekt Skopje 2014 wywołał protesty. Można to uznać za studium przypadku, żeby rozpoznać zarówno potencjał, jak i ograniczenia praktyki artystycznej. Projekt rozpoczął się w roku 2009, kiedy rząd ogłosił plany na wielką skalę, żeby rozwinąć centrum miasta, kompleks budynków i pomników zbudowanych w niewłaściwych miejscach, bez konsultacji społecznych, bez opinii ekspertów, bez żadnego uznania dla kwestii urbanistycznych czy dla zaangażowania społecznego.
Fasady modernistyczne zostały zamienione na barokowe i neoklasyczne, style, które nigdy nie istniały tak naprawdę w historii architektury w Macedonii, obecnie północnej Macedonii. Sam projekt odzwierciedla nacjonalistyczny, autorytarny reżim, populizm i hegemonię partii rządzącej. Jest to narzędzie dla celów politycznych. Muzeum Sztuki Współczesnej zostało zaniedbane w tym procesie i jego funkcje zostały ograniczone do minimum. Nasz program edukacyjny został zredukowany i cofnięty. Wydarzenia artystyczne, kulturowe otrzymywały o wiele mniej środków i poddały się presji życia codziennego. W elitach intelektualnych wiele osób nawet zaakceptowało lub podobał im się ten projekt. Pojawiały się komentarze w mediach społecznościowych i protesty eskalowały. Pojawiło się coś, co nazwaliśmy rewolucją kolorową. Tysiące ludzi wyrażało swój gniew poprzez opryskiwanie tych pomników farbą, co postrzegano jako opresję. Te pomniki stały się symbolem opresji rządu i autorytarnego reżimu. Rządzący nie mieli takiej mocy, żeby zmobilizować ludzi do zmian politycznych. Ta rewolucja kolorowa nie była czymś elitystycznym, nie była takim ruchem elit. Bałkany są specyficzne i dziwne. Często to jest taka część Europy, która w ostatnich dekadach miała wiele wyzwań. Nasze społeczeństwo na Bałkanach jest w procesie bardzo skomplikowanych, niekończących się zmian i przemian, które różnią się od tego, co dzieje się wreszcie Europy Wschodniej. Te przemiany od totalitarnego socjalizmu do gospodarki kapitalistycznej rynkowej komplikują się poprzez konieczność tworzenia mniejszych państw, nowych państw. Zmiana również wiąże się to z koniecznością zmiany polityki i gospodarki, żeby dostosować się do nowej sytuacji lokalnej. Co jest specyficzne dla tych krajów, jest właśnie taki brak zrozumienia, wykluczenie swego rodzaju na przykład z instytucji europejskich i ta odległość ma pewne konsekwencje, ten brak powiązań. Tutaj kapitalizm miał o wiele łatwiej, żeby wyzyskać nasz region z powodu niedojrzałego systemu wartości. My, jako instytucje sztuki, instytucje społeczne, powinniśmy przejąć kwestie informowania, badań, wiedzy, dystrybucji wiedzy. Jeżeli byśmy się zgodzili, że istnieje problem, żeby dotrzeć do opinii publicznej, moglibyśmy zająć się tym tematem, żeby właśnie stworzyć kanały komunikacji, żeby móc konkurować z tymi fake newsami, z nieprawdziwymi tworzonymi wiadomościami. Sztuka może emancypować lub być wyemancypowana tylko wtedy, kiedy odrzuca narzuconą władzę, odrzuca tą narzuconą publiczność. W innych słowach, nie stara się nas wyemancypować. Mamy taki... Chcielibyśmy z jednej strony być autorytatywni, ale nie autorytarni. Chyba nie będzie przesadą, jeśli powiem, że kwestie zmian społecznych i przyszłość stosunków społecznych powinna zostać kwestią otwartą, a także równoległą do zmian klimatu. Zmiany społeczne, gdyby tak zastanawiać się nad przyszłością, będą pewnie zachodzić powoli, podobnie jak powoli stajemy się świadomi zmian klimatu. Zmiany społeczne już są w trakcie, już się dzieją, ale nie są widziane jako zagrożenie. Żyżek prawdopodobnie ma rację, kiedy mówi, że jesteśmy w takim
początkowym etapie żałoby, jeśli chodzi o zmiany klimatu, więc etapy żałoby, tak, przechodzi się też przez etap gniewu. Muzea sztuki współczesnej powinny unikać bycia częścią integralną tych pseudoaktywności, takich działań, które powielają tylko to, co wygodne. Jeżeli chcemy zachować coś na całym świecie, to integralność naszych instytucji. Mogą się pojawić nowe modele społeczne w przyszłości, a zmiany klimatu jest to problem, którego wcześniej nie mogliśmy sobie nawet wyobrazić. Może wymagać odejścia od dotychczasowych strategii, gdzie zajmowaliśmy się sprawiedliwością społeczną, równością, równouprawnieniem. Pojawiają się liczne nowe dylematy. Musimy tworzyć struktury horyzontalne sprawiedliwości społecznej i solidarności. Potrzebna jest szersza agenda zmian społecznych oraz sprawiedliwość ekologiczna. Bez tego nie odniesiemy sukcesu. Powrócę do pierwszego pytania, czy instytucja sztuki może być ekologiczna, może być instytucją opieki. Uważam, że instytucje sztuki są ważne w procesie zachowania planety i ochrony planety jako naszego domu, więc jak najbardziej opieka jest również tym, czym się zajmujemy. Co mogą robić instytucje sztuki współczesnej? Doświadczenie opieki nad podmiotem i przedmiotem. To, co może nam zaoferować społeczność artystyczna, to właśnie takie podwójne doświadczenie opieki, opiekowania się innymi i tego, że inni się nami opiekują. Są pewne oczywiste trudności związane z tą sytuacją, kiedy ciężko jest sformułować problem. Każdy wysiłek ma pewną wartość. Jak jest główne zagrożenie, z którym musimy się zmierzyć, to właśnie fake newsy, te nieprawdziwe wiadomości, które zalewają naszą przestrzeń informacyjną i sabotują wszelkie działania w przestrzeni społecznej. Musimy zapewniać prawdy weryfikowane naukowo, walczyć z ignorancją, która jest dużym problemem również dla nas jako instytucji centrów sztuki poprzez bycie przedmiotem i podmiotem. Centra sztuki współczesnej to instytucje zajmujące się sztuką wizualną, przestrzenią wizualną. My musimy wybrać, decydować, jaka jest sposób patrzenia, na co patrzymy. Widzimy teraz zmiany radykalne w klimacie i również w klimacie społecznym. Na poziomie społecznym mamy globalne ocieplenie, a także podgrzewanie relacji pomiędzy ludźmi poprzez podziały różnego rodzaju. Jest to swego rodzaju zanieczyszczenie w sferze informacyjnej, w sferze wiedzy. I to ucieleśnia lęki naszej epoki. Jesteśmy instytucją, która podkreśla potrzebę, aby odnosić się do nowych wyzwań w inny sposób. Czyli nasza współczesność musi przełożyć się na działanie, na wywieranie wpływu. Musimy więc być wyposażeni w rozumienie prawdziwych potrzeb obecnej chwili, bo globalne wyzwania potrzebują odpowiedzi kolektywnej instytucji sztuki z różnych miejsc. Musimy połączyć naszą wiedzę i nasze możliwości, żeby aktywnie wywierać wpływ na również kwestie środowiskowe, żeby tworzyć formy działań w tym obszarze. Dziękuję bardzo. Mira, bardzo dziękuję za podniesienie tych kwestii, że kryzys środowiskowy to tak naprawdę kryzys społeczny, czyli odpowiedź musi nadejść ze strony społecznej.
A teraz zapraszam Defne do krótkiego wystąpienia. Kiedy myślę sobie o produktach zrównoważonych, które ja osobiście, projektach zrównoważonych, które ja osobiście robiłam, takie naprawdę zrównoważone, które miały miejsce nie dlatego, że ja byłam świadoma środowiskowo, tylko dlatego, że nie było budżetu, czyli te najbardziej zrównoważone projekty, to te projekty niskobudżetowe, a te ciekawsze projekty, jak teraz sobie patrzę przez taki filtr dzisiejszej dyskusji, to Triennale Bałtyckie, cała ta wystawa właściwie była robiona przez jedną osobę, jedno ciało ludzkie, które było miejscem, wokół którego całe to Triennale miało miejsce. I drugi projekt to Biennale w Moskwie. Tam nie było żadnego ubezpieczenia, żadnej logistyki, żadnych konstrukcji. To było po prostu 10 dni programu, który miał miejsce w jednej przestrzeni. Tam ludzie się gromadzili i spędzali czas wspólnie. Więc kiedy patrzę w przeszłość, to zdarzyło się tak, bo to rozwiązanie pojawiło się dlatego, że nie było pieniędzy. Ale no, powiedziawszy to, świadomość środowiskowa, tak. Mój ojciec zakładał Zieloną Partię w Turcji. No, próbował tam działać na rzecz ekologii, kiedy ja miałem 8-9 lat, czyli mam mnóstwo zdjęć z tamtych czasów na różnych manifestacjach, protestach przy Bosforze. Nie wiem, co to zrobiło z moją świadomością, ale obecnie jestem tutaj jako dyrektor artystyczny Biennale w Kwangju. Będzie to wielka wystawa, która no, wcale niekoniecznie, zresztą może jestem zaangażowana w jakieś długoterminowe działanie kryminalne, ale byłam też dyrektorką Witte de Witte, Centrum Sztuki Współczesnej w Rotterdamie. Jest to instytucja finansowana ze środków publicznych i moje zadanie tam polegało na tym, żeby działać jako kuratorka i tworzyć wizje strategiczne dla publiczności, która dopiero miała się pojawić. No i oczywiście pozyskiwać środki finansowe na to wszystko. Zatem uważam, że instytucje to jest takie produktywne wyrażenie swojego czasu, rzeczywistości i zmiennych, również mam tu na myśli schizmy. Mogą różnić się komentarzami wobec kwestii politycznych i to zawsze może odnosić się do rozumienia kluczowych kwestii współczesnych i co ważniejsze, chodzi tutaj też o odgrywanie aktywnej roli w ewolucji tego. Tutaj gratulacje dla CSW, gratulacje dla Jarosława, dla Gośki, dla Magdaleny za ten program. Wystawa jest cudowna i na pewno przyczyniacie się do bogactwa tej dyskusji, która jest bardzo na czasie. Co ja zrobiłam ze swojej strony w Witte de Witte? Tam analizowaliśmy różne sposoby działania, współdziałania instytucji sztuki i koncentrowaliśmy się również na tym, w jaki sposób tworzyć ducha miejsca, programując przestrzenie oraz czas, w jaki sposób sprawić, że lodówka będzie kuchnią, że będzie miejscem chociażby śpiewania pieśni. Mówiliśmy o konsumpcji sztuki, ale również o kreacji, o tworzeniu. Mówiliśmy o transakcjach wewnątrz sztuki, intelektualnych, emocjonalnych oraz sprawianie, że sztuka jest widoczna, że jest słyszalna i przyczynia się do tworzenia zrównoważonego dialogu, otwierając przestrzenie hojności oraz troski intelektualnej. Nie mówiliśmy o wielkich kulturowych paradygmatach czy o ekonomii różnic, ale po prostu prosiliśmy o przyzwoitość, taką poczciwość i prostotę. Nieheroiczne gesty, po prostu zwykłe zachowanie. I robimy to wszystko, nie ustępując z naszych inspiracji dla społeczeństwa, ale też mając na uwadze informacje, które są przed nami, pracujemy bardzo ciężko wobec problemów finansowych i wobec problemów ogólnych, które są w naszym społeczeństwie, pozyskując na nowo przestrzenie
humanistyczne. Czuję to samo w powietrzu w Polsce, ale to dopiero mój drugi dzień tutaj, więc to jeszcze za wcześnie, żeby generalizować. Kryzys tworzy również pewne pragnienia i skupienie się na różnych rzeczach, ale czasu jest mało. Zmiany polityczne powodują eksplozję demokracji i ich instytucje. To prowadzi do recyklingu tych wszystkich dekad i sprawia, że globalizacja sprawia, że wszystko staje się chwiejne, niepewne. My jesteśmy coraz bardziej śmiertelni. Co ja teraz robię, jak już dach wyleciał w powietrze? Turcja już właściwie nie istnieje. Ramy intelektualne, w których działałam, zanikają. Rzeczywistość zmienia się. Drastyczne zmiany mają faktycznie miejsce, jak Gorzka Masuga mówiła na swojej wystawie we współpracy z Ahmedem Ogutem. I oni mówili o nagłej zmianie, o wyzwaniach, które zagrażają stabilności sztuki i instytucji sztuki poprzez procesy zmienne, które polegają na zniszczeniu, niszczące procesy. To jest taka iluzja na wystawie, że coś dzieje się z dnia na dzień, coś niewyjaśnionego, nagłego dzieje się w instytucjach, czy przydarza się nam. Intencją była odzwierciedlenie politycznych warunków, w jakich artyści funkcjonują. Nagłe zmiany okoliczności, szoki i niemożność zrozumienia motywów decydentów, którzy jakby mówili innym językiem. Nikt nie był w stanie przewidzieć, w jaki sposób, jaka byłaby ta idea. Czy destrukcja może być sposobem angażowania się w obecny krajobraz socjopolityczny? Myślę, że destrukcja może być czymś bardzo płodnym, poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale czy naprawdę jesteśmy w stanie wyrwać się z ram, czy chcemy tego? Możemy, nie możemy. Myślimy, że wszystko może działać, jeżeli będziemy postępować etycznie, że nasze praktyki kuratorskie doprowadzą do dobrych rezultatów. Włączenie innych w nasze działania. Jeżeli coś się nie uda, to zawsze można to naprawić, można odzyskać dawny świat. Ja jestem przekonana, że nie ma powrotu w tył, nie ma dokąd wracać, metaforycznie i dosłownie. Jeżeli będziemy patrzeć na włączanie tak, jak patrzą na to różne bojówki, to obawiam się, że będziemy oślepieni, będziemy zaślepieni i zatruci. Każdy z nas goni za czymś innym, czy dzisiaj, czy wczoraj, czy jutro. Jesteśmy częścią problemu i nie da się tego problemu zamazać. Mamy 50 odcieni skomplikowania. Instytucje mogą być postrzegane również, ich działania, jako forma represji. Tutaj też kryje się gdzieś władza i jej status. Intencjonalnie czy nie, wynikają z tego inne formy reakcji: góra-dół, horyzontalne, poziome, pionowe. Instytucje muszą załapać się na te chwile aktywności i działać ostro, kiedy jest to potrzebne. Nie jesteśmy w stanie naprawić obecnych Frankensteinów, których stworzyliśmy. Ani instytucje, ani my jako kuratorzy czy dyrektorzy nie możemy pozostać neutralni. Instytucje to cały czas są miejsca nienazwanych oporów, gdzie możemy spotkać się razem, gdzie możemy spotkać się z artystami, pomyśleć o przyszłości tej najbliższej. Tylko kiedy zdamy sobie sprawę z naszej odpowiedzialności, będziemy w stanie działać razem.
ale też stajemy się częścią tej struktury władzy. Potrzebny jest nam czas, żeby zastanowić się nad wspólnymi działaniami i aby zrozumieć, w jaki sposób my jesteśmy częścią problemu. Obecne ramy nie są w stanie nam więcej pomóc i te wszystkie historie zakorzenione w tym, co można pokazać w doświadczeniach osobistych, wierzcie mi, że musimy zdać sobie z tego sprawę, to powinno być kluczowe w naszych programach. Procesy wewnętrzne instytucji mogą być bolesne, mogą kończyć się pytaniami bez odpowiedzi, nie wiedząc, jaki jest ostateczny cel. To może niszczyć nasze nerwy, ale musimy temu sprostać, bo przed nami nie wiadomo co. Jest potrzeba dokonania jakiejś zmiany. Ja o tym mówiłam już 2 lata temu i mówiąc o tych kolonialnych konotacjach, mogę o tym wspominać tylko wtedy, kiedy instytucje są w stanie zapoczątkować coś w społeczeństwie. Udało nam się rozszerzyć naszą publiczność w ciągu ostatnich lat, kiedy tam pracowałam, już nie pracuję. Zaangażowaliśmy publiczność, która wcześniej nigdy nie przychodziła. I byłam ciekawa, co się stanie, jak kontynuowany jest mój sukces. Chcieliśmy bardziej sprawiedliwego społeczeństwa, bardziej sprawiedliwego udziału w wspólnej rzeczywistości. W naszym doświadczeniu sztuka w tej instytucji miała na celu solidarność. Chcieliśmy angażować się w dialog i w naszym skomplikowanym kontekście społecznym, w tych powiązaniach władzy i w tej całej hierarchii. Artystka była to artystka lokalna. Chcieliśmy ją zaprosić po to, żeby pokazała to w pawilonie krajowym na Biennale w Wenecji, a później wróciliśmy z tym do Rotterdamu. Ta widoczność pozwoliła zmierzyć się z takimi problemami, zwrócić uwagę publiczności. I kwestia zmiany nazwy stała się nawet postulatem wyborczym. My jako gospodarz potencjalnie jesteśmy również częścią problemu. Nasze pierwsze spotkanie przygotowawcze pokazało pewne ślepe punkty w historii instytucji. To stało się wyzwaniem. Chcieliśmy ponownie przemyśleć, czym jest nasza instytucja, jaki jest jej cel. Kiedy przygotowywaliśmy ten projekt, napisaliśmy list otwarty do instytucji. Co to znaczy, że biała instytucja tworzy krytyczny pogląd na sztukę Vita de Vis? Jak możemy działać pod taką nazwą w obecnym świecie, gdzie chcemy być krytyczni? To był taki admirał ze światów kolonialnych, który działał z dużą przemocą parę wieków temu. Więc kwestia zmiany nazwy instytucji poruszyła ludzi, kazała nam ponownie w zespole holenderskim, ja byłam tutaj akurat Turczynką, która prowadziła tę instytucję, w procesie, który właśnie mam na celu ponowne przemyślenie całej instytucji, całego procesu. Przestrzeń dla humanizmu jest przestrzenią także debaty, jak media i politycy niszczą pewne rzeczy na naszych oczach i całe narody zaczynają rozmawiać o, ale są to niewłaściwe siły polityczne, które prowadzą do większej fragmentacji, do podziałów społecznych. Otworzyliśmy konkurs, konkurs otwarty. Przyszło parę zgłoszeń, wiele zgłoszeń. Była to biała instytucja sztuki pod nazwą kolonizatora. Niezależnie od tego, jaka jest nazwa, to chcecie angażować się we współpracę z osobami białymi, czarnymi, wszelkich płci i różnego pochodzenia, bez takiego radykalnego potencjału i praktyki. Co to znaczy, kiedy biała instytucja zaprasza do siebie osoby kolorowe i asymiluje je, albo takie interseksualne, integruje się w strukturach? To jest również moje pytanie do pań. To już się pojawiło. Kwestia, jak uciec od tych form instytucjonalnych, w jaki sposób możemy, sztuka może uciekać przed
tą rzeczywistością instytucjonalną. Nic nie można zrobić samemu, trzeba współpracować z innymi. Nasza wspólna historia, historia przemocy i wspólne przesłanki. Byliśmy przygotowani na pewną katastrofę, na jakąś powódź, pożar, na zalanie przez uchodźców. W czasach chaosu ludzie szukają ochrony w różnych formach nacjonalizmu, faszyzmu i sił militarnych i bojówek, a nie państwa prawa. Jest to pewna dystopia, w której być może będziemy kontynuować naszą prawę lub nie. Może poprawi się systemy prawne i społeczności, może przyszłe społeczeństwo będzie bardziej sprawiedliwe. Czy to również są działania, które mają znaczenie dla klimatu? Na pewno będziemy nadal współpracować z najciekawszymi artystami naszych czasów, zadawać trudne pytania o to, jak inaczej wyobrazić sobie świat, jak złamać, przełamać system, jak ukierunkować, skanalizować energię naszego świata. Mam nadzieję, że praktyka pozwoli przekształcić instytucje również od środka, wywołać pewną wewnętrzną ewolucję tego, kim jesteśmy sami. Będziemy się starali zinternalizować nasze własne programy do takiego stopnia, żeby aż zniszczyć samych siebie. Być może wtedy odnajdziemy coś niezniszczalnego w samych siebie, czy to będzie plastik w naszej istocie, esencji. Był taki artykuł w New Yorkerze, gdzie Francis napisał: sprawiedliwe wybory to jest coś dla klimatu, zamknięcie mowy nienawiści, zakończenie mowy nienawiści również jest działaniem dla klimatu. Polityka integracji uchodźców również, promowanie szacunku, równouprawnienia, wolnej prasy, im wolnych mediów, przeciwdziałanie używaniu broni, działanie przeciwko wzrostowi temperatury, tak żeby nasz przyszły świat był jak najbardziej zdrowy. Jeśli chodzi o Guangzhou, to jest dokładnie taki słownik, takie słownictwo, którego używamy. Patrzymy na przyszły horyzont pluralizmów z perspektywy sieci społecznych i innych technologii, które tworzą naszą biosferę cyfrową. A zatem inteligencja, jakie wywiad technologiczny, czy też duchowy, kosmologie, które aktywują systemy życia, a także przetrwanie życia społecznego, żeby znaleźć jakieś takie wspólną świadomość i tworzenie sieci solidarnych na całym świecie, bo ja osobiście wierzę, że w tym momencie wszyscy jesteśmy już po tej samej stronie barykady, czy w Polsce, czy w Ameryce, czy tak jak mówią Brytyjczycy o polityce, nie tylko Turcy i Macedończycy, czy Libańczycy mówią o tych kwestiach politycznych. My wszyscy zaczynamy być po tej samej stronie barykady, więc istnieje w tej chwili możliwość tworzenia sieci bardziej globalnej wspólnoty, żeby trafić również do zbiorowej świadomości. Dziękuję bardzo. Myślę, że kwestia opieki jest tutaj główną kwestią tego, jak opiekować się naszymi instytucjami, które są dość szczególne, a także kwestia szerszego środowiska. Chciałbym jednak zwrócić się do publiczności. Może ktoś z Państwa chciałby w tym momencie włączyć się w tę rozmowę, żeby coś skomentować, żeby coś dodać. Może się zgadzacie lub nie? Chcielibyście powiedzieć coś w tym względzie? Dzień dobry, mam pytanie. Mówiła Pani o teraźniejszości i przyszłości. Ja jako artystka praktykująca wierzę, że to przeszłość jest niezwykle istotnym elementem. To, co do czego ja doszłam, zawsze musimy uwzględnić przeszłość. Cały czas zachowujemy się, jakbyśmy mieli amnezję.
Czy w Berlinie 27 lat ostatnich, w roku 93, widać było widoczne ślady przeszłości? W tej chwili już mieszkam tam 27 lat i widzę, że historia się powtarza. Więc pytanie, jak możemy leczyć tę amnezję? Tego, że zapominamy. Wydaje mi się, że problem polega na tym, że zapominamy o tych ważnych sprawach. I tak jak przestępca, popełniamy po raz kolejny to samo przestępstwo. Więc jak teraz myślimy tylko o teraźniejszości, przyszłości, to znowu będziemy popełniać te same błędy z przeszłości. Wydaje mi się, że niezwykle istotne jest, abyśmy znaleźli lekarstwo na tą amnezję i przestali powielać te same taktyki. Wydaje mi się, któraś z was powiedziała, że powtarzamy, chyba pani to powiedziała, kto chodzi do muzeów, kto chodzi do tych instytucji. Ci sami, tak? I zrobiliśmy tutaj takie ankietę i statystyki. Jak to możemy zmienić? To jest mój komentarz. Tak. Pani martwi się, że powtarzanie jest czymś złym, ale powtarzanie się nie musi być złe tak samo w sobie. To zależy od tego, co i jak powtarzamy. Oczywiście możemy powtarzać przeszłość. Jest też w powtarzaniu coś pięknego. Powtarzać, a nie wpadać w obsesję robienia nowych rzeczy, ciągle coś nowego, ciągle coś nowego. Myśląc o właśnie tym tekście Malabul, nowe formy, formy regenerowane nie są całkiem nowe i nie mają, nie jest tak, że one nie mają połączenia z przeszłością. One również częściowo regenerują i ponownie wykorzystują coś, co już istnieje. Więc wydaje mi się, że powtórzenie i amnezja to nie jest do końca to samo, co pani mówi. Oczywiście amnezja nie jest dobra, nie powinniśmy zapominać, ale lekiem nie będzie unikanie powtarzania, bo można powtarzać i robić to coraz lepiej. Jest to również kwestia koncepcji czasu. To, co pani powiedziała, mówimy o czasie liniowym, przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Pani myśli o czymś cyrkularnym, bardziej kolistym, co się powtarza. Nie mówię o powtarzaniu wszystkiego, tylko jak w tych konkretnych ideach, jak to wyleczyć. Nawet w Berlinie, gdzie po raz pierwszy staliśmy się kosmopolityczni, mieliśmy te same podejście do homoseksualizmu, do równości. O tych sprawach dużo się mówiło wtedy w mieście. I te tematy powracają na nowo. Jak możemy wyleczyć tę konkretną rzecz, nie kwestię powtarzania jako takiego, ponieważ my wszyscy mamy skłonność do mimetyki i uczymy się poprzez powtarzanie i kopiowanie. Nie chcę tu mówić o jakiejś winie, która będzie częścią wyleczenia tego. Nie jestem pewna, czy jestem w stanie odpowiedzieć na to konkretnie, ale z punktu widzenia włoskiego, ja jestem zakochana z tym, co mówił Leopardi. Był to taki włoski poeta i pisarz, ale także miał takie filozoficzne podejście do życia. On napisał książkę, być może nudną, ale z pewnymi ciekawymi kwestiami. Nazywa się Zilbandone. Zilbandoni tłumaczy, że mamy taką sinusoidę regularnie powtarzającą się. Mamy taki wzór. Rzeczy się powtarzają i później powtarzają, zanikają, znowu powtarzają się. Ja celowo wróciłam w czasie do przeszłości po to, żeby zrozumieć te niuanse, które utraciliśmy, po to, żeby zrozumieć, jak mogę odzyskać te rzeczy i odrzucić koncepcję nowości. Nie dlatego, że brakowało mi pomysłów, ja miałam pomysły, ale ja celowo chciałam powrócić do tej amnezji, do tego, co było zapomniane, żeby jak to się stało, że zapomnieliśmy o tych zmaganiach, przez które już żeśmy raz przeszli. Był taki projekt, jak zrobić to jeszcze raz i lepiej.
jak upadać na nowo i opadać coraz lepiej. Była taka praca pod tytułem Komunizm i autorką była Róża Luksemburg. I jak już mam mikrofon, mogę zadać jeszcze jedno pytanie, czy możemy dalej? Bardzo dziękuję, bardzo cieszę się, że tutaj jestem i mogłem wysłuchać tych wszystkich prezentacji, również dlatego, że ten temat ekologii, zrównoważoności, wzajemnych relacji pomiędzy instytucjami sztuki oraz katastrofy klimatycznej, to bardzo ciekawy temat oraz trudny temat. I tak sobie myślałem w czasie tych wystąpień, myślałem o różnych projektach, no, jako teoretyk sztuki, właściwie nie pasuje do żadnych z tych ram, o których była mowa. Tak więc jestem częścią publiczności, ale jest też inna wersja bycia taką osobą podejrzaną tych instytucji. No tak czy owak, myślałam, nie wiem, jak brzmi tłumaczenie rabunkowej gospodarki na człowieku, rabunkowa gospodarka na środowisku. Plunder economy on ecology or exploitation economy on ecology. Tak więc mówię o tej rabunkowej gospodarce, żeby opisać warunki, w jakich pracuję. Mam tu na myśli uczelnie czy instytucje sztuki. Ja zastanawiam się, czy kiedykolwiek brałem udział w zrównoważonym projekcie. No i tak sobie myślę, że pracuję 14 roku życia, mam 41 lat i chyba nigdy nie było takiego projektu, który określiłabym jako zrównoważony. Czyli z jednej strony, no można już się rozpłakać, o tym mówiliśmy, a z to jest coś bolesnego, takie bolesne wyjście, coming out bolesny. Ja czuję dużo bólu, kiedy mówię o tym publicznie, bo mam trochę wstydu, nie wiem, może jestem głupia, może źle wybrałam zawód, czy coś takiego, ale być może jest to również cecha charakterystyczna gospodarki, w jakiej żyjemy. Dlatego fakt, że wielu z was wspomina o kwestiach związanych z gender, z feminizmem jako strategią czy elementem tego, co robicie, czy w jaki sposób wyobrażacie sobie pracę instytucji, to jest ważne, ale myślę sobie, że być może instytucje sztuki, być może bardzo krótka odpowiedź na to, w jaki sposób mieć te zrównoważone ekologicznie instytucje sztuki, czyli unikanie tej rabunkowej gospodarki na organizmie ludzkim. Nie wiem, czy właśnie teraz zadaję pytanie, ale być może moje pytanie brzmiałoby tak. Czy kiedykolwiek pracowałyście w projekcie zrównoważonym, bo chyba Defne o tym wspomniałaś, może to jest właśnie pytanie, czy tak naprawdę mamy okazję pracować w takich warunkach, bo być może żaden projekt nie jest tak naprawdę zrównoważony. Może to jest tylko krytyczne. Co to znaczy rabunkowy organizm ludzki? Kiedy na przykład mówimy o inwestycji, która jest bardzo niebezpieczna dla środowiska, po polsku mówimy rabunkowa gospodarka, exploitation on the environment. Po angielsku powiedzielibyśmy, może tłumaczę tutaj mam pomysł, exploitation. That's the word. Czyli zbytnio rabunkowa gospodarka na organizmie. To właśnie mam na myśli, czyli taka nadmierna rabunkowość. W systemie politycznym i gospodarczym to jest coś często spotykanego. Tak po prostu jest, nie znamy innego systemu. W odniesieniu do tego samego tematu, być może nie mamy takiego doświadczenia bycia zrównoważonym, może to się po prostu nie dzieje. Dlatego też, że powstaje pytanie, zresztą czym wymaga to nazwanie ideologią wszelkich podejrzeń, że gdzieś jest jakiś szczęśliwy Disneyland projektów zrównoważonych. No nie mam tu na myśli Skandynawii. Jeśli dobrze zrozumiałam, nie wiem, ale jeśli chodzi o tę całą rabunkowość, kiedy wspomniałam o tej lodówce i Joanna, popraw mnie, jeśli się nie zgadzasz, ale tam była energia jakaś w tym miejscu. Ja w tym wezwaniu
No, ja angażuję się w każdą instytucję ze względu na projekt. I ten otwarty konkurs, w którym jest mowa wszystkie instytucje sztuki, rabują feminizm, kwestie LGBT, rasizm, zabierają tę radykalność. To jest główna krytyka i każda instytucja jest skompromitowana ze względu na to. Zresztą ty wspominałaś o Szkocji, że trzeba zrobić to, tamto, coś jeszcze. I to jest, ależ to jest trudne pytanie. Dlatego też to, co ty powiedziałaś, w jaki sposób sztuka może uciec przed tymi ramami instytucjonalnymi. Cytując Demosa, tam jest ta sztuka, która ucieka przed rabunkowością instytucjonalną, czyli jest 50 odcieni rabunkowości, wzajemna, no dużo różnych poziomów tego, ale koniec końców taka jest natura bestii. Coś mówiłeś? Jedną z rzeczy, które zostały powiedziane, w jaki sposób to zrobić to, co musimy zrobić. Na przykład kwestia przelotów. Czy to jest naprawdę konieczne? I czy do tego tu jesteśmy? I odpowiedź, no wybacz moją próżność, ale zrównoważoność i kapitalizm, no piękna idea, piękna koncepcja, lecz no tylko na poziomie słów. Chciałam krótko skomentować, no różne są komentarze do tego, zresztą też odnosząc się do tego, co Defne powiedziała. Tak, nie jestem w stanie pomyśleć o jakimkolwiek projekcie, przypomnieć o jakikolwiek projektu, który byłby zrównoważony. Myślę, że no, wielu z nas to czuje, że okej, mam tę pracę, utrzymuję się, ale mam poczucie, że ktoś mnie rabuje. No zresztą, to tylko takie słowo, nie wiem, wsparcia, ale też no, jest dużo sposobów bycia wykorzystywanym, czy czucia się wykorzystywanym, nie tylko finansowy. Ach, już zapomniałem, co miałem powiedzieć. Coś takiego powiedziałaś, co... Tak, to też... No, zastanawiam się, odnosząc się do ostatniego pytania o te przeloty, metaforycznie czy fizycznie, czy też materialnie. Zastanawiałam się, czy jest to w ogóle możliwe dla nas, żeby znaleźć odpowiedzi na pytania, które dzisiaj padły, nie robiąc tego wspólnie. I tak jak mówię, to jest początek procesu myślenia, ale musimy znaleźć rozwiązania razem i ja nie widzę, w jaki sposób jesteśmy w stanie to zrobić, nie spotykając się ze sobą. No i to jest taka podstawa, to są banały, można by rzec. Myślę, że spotykanie się daje nam też taki obowiązek, żeby te tematy rozpowszechniać tam, gdzie jesteśmy. Ja nie podróżuję prywatnie, ja podróżuję w imieniu jakiejś instytucji i podróżuję po coś. Jeżeli tutaj podróżuję, to chcę się podzielić refleksjami, chcę dać siebie dużo, chcę odrobić pracę domową. Co ciekawego padło dzisiaj, co ja mogę wziąć do siebie, do domu i porozmawiać ze swoimi kolegami i koleżankami, żeby oni też wiedzieli o tym, w jaki sposób połączyć dzisiejszą naszą rozmowę z innymi rozmowami. Jeżeli pojawiają się jakieś pomysły czy rozwiązania, chętnie się podzielę z innymi ludźmi. Dlatego warto spotykać się i jeździć na konferencje, bo to też może mieć dobre konsekwencje. My mamy świadomość konsekwencji, że one mogą być pozytywne albo negatywne. Myślę, że to jest taki trochę model organizacji pozarządowych, Fundacja Clintona. Każdy się pojawia, każdy wygłasza, co sądzi, no i potem podejmowane są jakieś działania.
No, ja też myślę o protokołach kulturowych. Nie mamy takich zobowiązań w świecie sztuki, bo dorastaliśmy w zglobalizowanym świecie podróżowania. Podróżowaliśmy ile chcieliśmy i być może te ramy instytucjonalne są budowane na niewłaściwych fundamentach. I myślę, że ten protokół kulturowy w sektorze sztuki, no może ten model Clintona nie jest idealny, ale wykorzystajmy części z niego w naszych obszarach działania, żeby zrobić coś sensownego, bo my też jesteśmy częścią problemu. Czego nauczyliśmy się, kiedy staramy się, żeby coś było zrównoważone, cokolwiek to znaczy. Na przykład, kiedy ja mówię głęboka troska intelektualna, import, eksport, 3 miesiące, 12 miesięcy dla artysty, żeby tworzył. Artysta jest na Księżycu, świetnie, super, wszystko działa. Zespół jest na Ziemi i zespół nie może pozbyć się infrastruktury artysty, bo zespół myśli sobie, ale super, 3 miesiące import, eksport i dlaczego teraz tutaj pojawiają się te problemy, to długoterminowe zaangażowanie z artystą. To jest jeden z pierwszych projektów, czyli na każdym poziomie są jakieś pytania, przeloty, pytanie, czy znów będę lecieć. Potem piszę na Facebooku, zapraszam wszystkich na wykłady. No teraz nie przyjeżdżajcie, więc aktualizuję swój status na Facebooku. Nie przyjeżdżajcie, nie przylatujcie na ten panel. I no, ja musiałam 4 loty odbyć, żeby tutaj przyjechać. Najpierw musiałam zawieźć dzieci do mojej mamy, żeby się nim zaopiekowała, potem z powrotem, potem do Berlina, potem tutaj. Czyli ja jestem minus 400, jeśli matematycznie patrzę na ten panel, ale jestem tutaj, no bo o to tutaj chodzi. To jest niesamowite, ta zrównoważoność i w jaki sposób świat sztuki jest niezrównoważony. No. Jestem matką, kuratorką, ale to już inny temat. Chciałam zapytać, bo pracuję nad projektem, który jest naprawdę związany z tematem, o którym jest mowa. Mówicie o projektach open source, ogólnodostępnych, o podejściu obywatelskim, o projektach zrównoważonych. I zastanawiam się, jak ta zmiana, o której mówimy, może wyniknąć z naszej codziennej praktyki. Czy instytucje sztuki mogą stać się takim wzorcem funkcjonowania w dzisiejszych czasach? I mówiłyście również o sztuce, która uwalnia, ale ja myślę też o sztuce, która może wspierać tę zmianę. I zastanawiam się, czy są, czy może wy się zastanawiacie, bo ja uważam i teraz pracuję nad projektem, w którym chcę pokazać, w jaki sposób sztuka może stanowić wsparcie dla instytucji i tworzyć system dla codziennych, praktycznych działań. Nie. Chciałbym zatem zadać wam pytanie, w jaki sposób może poza przykładami, które podałyście, w jaki sposób wasze codzienne działanie praktyczne w instytucjach wygląda? Jak to wygląda? Czy staracie się zmienić coś od wewnątrz w waszej codziennej praktyce? To jest pytanie do wszystkich panelistek. Tak więc, być może nie wyjaśniłam tego wystarczająco dobrze, ale jest silny związek pomiędzy ideą codziennej praktyki i to jest taki właściwie cytat, czyli jeżeli wyobrażasz sobie połączenie, które jest z przestrzenią i miejscem, strategiami i taktykami, czyli
historycznie sztuka stara się stworzyć taki wzorzec po to, żeby zmienić otoczenie. Ja unikam takiego podejścia i staram się zmienić miejsca, które już istnieją, te przestrzenie w struktury elastyczne poprzez rozmaite taktyki, czyli czas jest bardzo ograniczony, ale zmieniam wykorzystanie tych miejsc i staram się również nadać nową dynamikę. Czyli tutaj jest to pojęcie codziennej praktyki. W ramach instytucji staram się utrzymywać otwarte rozmowy z artystami, nawet jeżeli nie mamy zapewnionego finansowania. Czyli ja nie lubię takiego podejścia, że rzeczy dzieją się dopiero wtedy, kiedy jest finansowanie. Czyli szukam również artystów lokalnych, miejscowych. Ja pracuję z każdym artystą i po prostu staram się ocenić, czy jest dobry moment, żeby dany artysta był organicznie wspierany, żebyśmy coś razem zrobili, żeby coś się wydarzyło. Tak więc staramy się nie instrumentalizować tego, co robimy, albo tego, co robi artysta, lecz sprawić, żeby to było takim naturalnym wynikiem tej drogi, którą razem pokonujemy. Czyli to są nieoficjalne rozmowy od czasu do czasu, jakaś rozmowa na Skype'ie. Po prostu staram się zrozumieć, jak wyglądają sprawy. Może za rok czy dwa będzie miała miejsce rezydencja, jeśli dopisze nam szczęście. Czyli to jest sposób integrowania działań w praktykę codzienną w ramach modus operandi zależnego od finansów. Czyli proces versus wynik. Czyli podkręcanie tempa, ale w granicach zdrowego rozsądku, żeby to nie było tak, że pędzimy cały czas za tworzeniem czegoś nowego. W jaki sposób możemy nadać wartość temu procesowi organicznemu? I tu nie chodzi tylko o tych artystów zaproszonych, ale również osoby, które są tu w biurze. Cały czas zastanawiać się nad naszymi kanałami komunikacji, w jaki sposób rozmawiamy ze sobą, w jaki sposób artykułujemy różne rzeczy w naszych instytucjach. I częścią naszej codziennej praktyki jest również to, że ja chodzę do tych barów, kawiarni, nie tylko dlatego, że jestem Włoszką i lubię jeść, ale dla mnie to jest sposób rozumienia, jak obecne życie wpływa na ludzi. I żeby podać przykład, w czerwcu 2018 roku byliśmy taką przypadkowymi ofiarami pożaru w Szkole Sztuki Glasgow. Nasz budynek Centrum Sztuki Współczesnej w Glasgow jest obok. I to spowodowało zamknięcie całego obszaru i wpłynęło to na całą społeczność lokalną. Osoby, które tam mieszkały, funkcjonowały. Czyli ja starałam się również znaleźć nic porozumienia z tamtymi ludźmi, zrozumieć, co się właściwie działo. Nie dlatego, że miałam środki finansowe, żeby im pomóc, tylko żeby zrozumieć, w jaki sposób instytucja może rozpocząć współpracę na rzecz naprawiania problemów społecznych. Tak więc jak widać, moje stanowisko na temat dnia codziennego to bycie w gotowości, cały czas obserwować, co się dzieje, czytać to, co się dzieje i integrować to w nasze działania i mieć te wszystkie pola, które trzeba odznaczyć. Czy to jest część pracy instytucjonalnej? Nie wiem, jak to wygląda tutaj, ale w Wielkiej Brytanii na pewno tak. Zatem jak to się dzieje, że my nie wyobcowujemy tematów, że nie odnosimy ich do konkretnych grup społecznych? Czy to odpowiada na pytanie? Mam wielką pasję na temat tego, co dzieje się codziennie, więc ja mogę mówić bez końca. Jeśli chodzi o projekt, który ja wspomniałam, Cinema Orlando, który doprowadził do zmiany nazwy. Ta kwestia została już poruszona na pierwszym spotkaniu w programie, kiedy powiedziałam, zróbmy to, macie rację, aktywiści mają rację, zróbmy to. To było postrzegane jako represje kolonialne, bo ja jako dyrektorka mówiłam, zróbmy to. Zazwyczaj tak się nie dzieje w instytucjach, żeby już na pierwszym spotkaniu podejmować tak radykalne decyzje, ale jako że ja zaproponowałam, że przyłączę się do tych zmian. Oni powiedzieli, tak, to jest właśnie
działanie kolonialne. Kolonialiści tłumią nasz ból, zagłuszają nasz ból. Zazwyczaj instytucje bardzo wolno podejmują takie decyzje. Kiedy to kwestia została poruszona i ja w mojej głowie stwierdziłam, tak, to musi się zmienić, to mój zespół holenderski powiedział, nie ma mowy, nie możemy pozbyć się dziedzictwa tej instytucji, nie zamierzamy tego zmieniać, nie jesteśmy rasistami, my nigdy nie zrobiliśmy nic złego. I to była ich odpowiedź. Zajęło nam 4 miesiące wewnątrz instytucji, żeby faktycznie zobaczyć, co tam było rasistowskie w naszej codziennej praktyce, jak robiliśmy w naszej własnej instytucji rzeczy na co dzień, które festiwale były świętowane, gdzie byli ludzie z naszych różnych działów, PR i tak dalej. Ktoś to mówił, nie będę już o tym uczyć, ja nie jestem rasistką, ale wychodzi na to, że w moich codziennych wyborach często zachowuję się jak rasistka. Więc to jest też kwestia wewnętrznego rozwoju danej osoby. Spotkania z publicznością, czy to jest właśnie taki rodzaj publiczności? Jeżeli mamy szczęście, to może za 2 osoby przyjdą z prawicy, a może nie. Co tydzień mamy techników, mamy osoby gospodarzy, osoby, które pracują przy tym i osoby, które przechodziły na spotkania, mówiły, zmieńcie nazwę, nie zmieniajcie nazwy, zmieńcie, nie zmieniajcie. Różne rzeczy, do których musieliśmy się odnieść, ta sztuka, którą żeśmy pokazywali, musimy się bardziej przyjrzeć i włączyć to do naszej codziennej praktyki jako instytucja. Czy robimy wystawę takiego artystu, bo to i to? Czy może powinniśmy uwzględnić w naszych działaniach to, co ci artyści robią, żeby włączyć to w naszą praktykę codzienną? To jest bardzo trudne, nie jest to wcale łatwe. Łatwo jest zrobić wystawę, zaimportować pracę import-export, owijamy to folią bobelkową i już jadą w inne miejsce. Dziękuję. To właśnie o to mi chodzi. W jaki sposób sami możemy być bardziej świadomi tego, co robimy? Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że zachowujemy się jak rasiści. To są ciekawe prace. To jest wszystko, co my wszyscy powinniśmy się tego nauczyć. Myślę, że to bardzo dobra rzecz, kiedy instytucja w ten sposób staje się samoświadoma. Dlaczego jesteśmy rasistami? Kiedy działamy jak rasiści? Jak możemy temu zaradzić? Jak przestać wyzyskiwać władzę, nadużywać złości, gniewu? Dlatego odnoszę się do przeszłości i tego, jak to wyleczyć. Z drugiej strony, może ktoś na publiczności lub panelistów może powiedzieć, jest aktywna kampania, żeby zapominać. Kiedy chcemy się wyleczyć z traum, to musimy teraz aktywnie zapominać, jak szybciej zapomnieć o czymś takim traumatycznym. To taka moja prowokacja mała, żebyście się zastanowili. Mira, może chciałabyś coś powiedzieć na ten temat? Tak. Wydaje mi się, że instytucje sztuki ogólnie rzecz biorąc powinny być otwarte, włączające, odważne i mieć odwagę, żeby radzić sobie z skomplikowanymi problemami egzystencjalnymi, jak na przykład zmiany klimatu. Większa interakcja społeczna, lepsza infrastruktura instytucji. My jako instytucja możemy rozwijać kapitał społeczny i doprowadzić do tego, żeby społeczeństwo spotykało się, kierować takim rozwojem przyszłych instytucji, ale nie trzeba przyspieszać
świata sztuki, żeby popędzać w poszukiwaniu rozwiązań na tak skomplikowane problemy, jak kwestia ocieplenia klimatu. Jednak instytucje, które mają różne doświadczenia na całym świecie, spieszą się, żeby wyprodukować nowe rozumienie problemu na różnych poziomach. To może nam pokazać nową perspektywę możliwych działań i nowe sposoby zaangażowania. Chciałabym dodać, z punktu widzenia artystki, ja lubię to, co, podoba mi się bardzo to, co mówi Vivien Kekia z Glasgow. Taki otwarty dostęp daje też szansę artystom, żeby wyrazić własny głos, żeby się przyłączyć i tworzyć również nawet politykę. Ta polityka nie wychodzi od centrum, od instytucji, od górnie. Daje to szansę artystom, żeby powiedzieli swoją prawdę, tak jak artyści, którzy przychodzą jako publiczność. Nie wiem kto, ale spodobało mi się to, co zostało tu powiedziane, żeby nie zapominać o prawdzie. Jeżeli ktoś na przykład wysyła wam list, z takiego listu jak Polska, z takiego kraju jak Polska, po takim spotkaniu, po takiej debacie, jak dziś, i ktoś by zaproponował prezentację czy wydarzenie, co byś powiedziała? Gdybyśmy mogli mówić o połączeniach, czy to byłoby możliwe? Czy tylko wysłuchujesz głosu kawiarni z twojego własnego kraju? Czy jesteście też otwarci na głosy artystów z innych krajów, jak Polska na przykład? Czy byłoby to możliwe, żeby napisać list do Glasgow, do Centrum Sztuki Współczesnej w Glasgow? Teraz będę się promować. Z punktu widzenia artysty, żeby napisać list z propozycją dla instytucji. Tak, bardzo zapraszam. Powinnam lepiej się jeszcze wytłumaczyć. Nasza instytucja powstała poprzez połączenie dwóch budynków. Mamy dwa sklepy, które nie przynależą do nas, nie płacą nam żadnego czynszu, zarządzają nimi osobne osoby. To jest sklep z upominkami i jest też kawiarnia, 18 biur, to są nasi najemcy kulturowi, płacą bardzo niski czynsz, żeby móc być w centrum miasta. I mamy też kino, teatr, cztery galerie, przestrzeń do warsztatów i nasze biuro. W bardzo wiele sposobów możecie przyłączyć się do działań Centrum Sztuki Współczesnej w Glasgow. Po pierwsze, może być to wizyta studyjna, może pani przyjechać do mnie lub współpracować z innym kuratorem wystawy. Być może panią wybierzemy i zaprosimy do stworzenia wystawy w naszej galerii. Bingo, wtedy masz swoją galerię, przestrzeń wystawową, możesz zrobić swoją wystawę. Kolejna opcja. Proszę tutaj skończyć moją reklamę. Kolejna opcja. Robimy też konkursy otwarte na rezydencje, na w oparciu o badania, ale bez konieczności wyprodukowania czegoś. Może więc pani złożyć wniosek do laboratorium kreatywnego. Jest tam niewielkie stypendium. Wtedy wystarczy porozmawiać, spotkać się z ludźmi, ale nie jest to konieczne. Nie trzeba też koniecznie wyprodukować czegoś na koniec. Można też poprosić, złożyć wniosek o taką przestrzeń wystawową, która jest ten program wspierany przez lokalną
ratusz. Musi pani sama zrobić tę wystawę, pomalować ściany, zainstalować pracę, zająć się reklamą wystawy i organizacją wernisażu. Kolejna opcja, użycie naszego studio publikacji. Można wydać tam książkę swoją własną lub we współpracy z innymi artystami. Można też przyjechać i zamieszkać w naszym należącym do nas mieszkaniu, gdzie można po prostu sobie pobyć i można też stać się częścią tego open source albo programu zaangażowania publicznego. Więc to nie jest tylko i wyłącznie po open source. Szkocja jest bardzo małym krajem z bardzo delikatnym ekosystemem, gdzie przestrzenie galeryjne znikają jedna po drugiej, więc kwestia promowania tych procesów bardziej niż, ja promuję proces bardziej niż efekt, nadal potrzebne nam są przestrzenie wystawowe, żeby pokazywać niesamowite prace artystów zarówno lokalnych, jak i zagranicznych. Więc wspieramy galerie. Czasami rzeczy, które dzieją się w galeriach, nie mają szansy, żeby wydarzyć się gdziekolwiek indziej. I również wtedy to, co jest wyprodukowane, powiedzmy, w takich przestrzeniach galeryjnych, jest bardzo wartościowe dla nas. To jest dla nas ważne, żebyśmy mieli zarówno połączenie z miastem, gdzie każda osoba z miasta może przyjść, używać naszych przestrzeni, wykorzystać tego kina, teatru czy przestrzeni na warsztaty, ale także ważne jest, żeby być w kontakcie z innymi artystami z zewnątrz, bo to jest społeczność i jest to część również naszego ekosystemu. To nie jest łatwe, ale staramy się zaspokoić wszystkie te potrzeby osób w naszej sieci i poświęcać wszystkim taką samą uwagę, czy to lokalnym artystom, czy artystom z zewnątrz, tym, którzy przyjeżdżają do nas tylko na chwilkę, na moment, a i takich, którzy są miejscowi i mieszkają w Glasgow. Tak, to staramy się właśnie osiągnąć. Tak, wydaje mi się, że teraz jest moment na ostatnie pytanie lub komentarz. Bardzo krótkie pytanie do Jarosława. Czy możesz sobie wyobrazić inną formę naszego spotkania dzisiejszego? Jakąś taką formę, która byłaby oparta właśnie na zaangażowaniu, poświęceniu naszego czasu, bycie krytycznym, krytyczne podejście i tak dalej, ale zupełnie inna forma i wyglądałaby inaczej. My wszyscy bardzo zwracamy uwagę na kwestie estetyczne, bo sztuka jest czymś, na co patrzymy, czego doświadczamy cieleśnie, fizycznie. Musimy się spotkać z tą sztuką w jakimś momencie. To jest sposób na bycie. Czy możecie sobie wyobrazić inny sposób bycia razem, przychodzenia, spotkań, który realizowałby te same postulaty jak zrównoważenie i jak możemy spotykać się w przyszłości? Ach, to właściwie wywróciłaś do góry nogami całe to ustawienie. No. Są osoby, które chcą zmienić ustawienia krzeseł, stołów i tak dalej. Nie mówię, że to jest złe, ale to może być na przykład we współpracy z grupą rolników, którzy zajmują się permakulturą. No, to dotyczy też innych sektorów, bo chodzi o to, że musimy troszczyć się o naszą przestrzeń dialogów, ale jesteśmy w takiej komorze. Tutaj nikt nie powie, to co robicie jest złe, nie róbcie tego. Ja wcale tego nie mówię. Opieram się o tym, co powiedziałaś na temat zaangażowania i wspólnoty. Moje pytanie polega na tym, czy jesteśmy sobie w stanie wyobrazić inne formy bycia razem? Na farmie. Nawet nie mówię w znaczeniu fizycznym, w jaki sposób możemy kontynuować ekologię troski w innej formie. Również inspirując się tym, co pisze Malabu i pytaniem, wokół którego koncentruje się nasza debata. Jesteśmy w teraźniejszości, czyli musimy sprostać pewnym wymaganiom, o niektórych ty wspomniałaś, ale myślę też, że czas, w odniesieniu do czasu musimy zmienić pewne rzeczy. Ja z przyjemnością pracowałabym ze studentami. No, najłatwiej by było, jakby oni siedzieli przez 6 godzin i słuchali, tak? Moglibyśmy spędzić sobie razem cały dzień, ale zdaję sobie sprawę, że wielu z was ma pracę. Musi iść do pracy, zarabiać na życie, więc czas jest tutaj kluczowy, dużo bardziej niż forma. Czas bym zmieniła.
bo myślę, że możemy spotkać się w tym gronie. Tu jest bardzo wygodnie, siedzimy sobie wygodnie i niekoniecznie wykluczałabym ideę panelu, ale uzupełniłabym ją o czymś i w ten sposób zmieniała formę. Myślałam, czy w pewnym momencie w instytucji możemy przejść bardziej w obecność cyfrową. Z Anne mieliśmy konwersację na Skype'ie. No, ja nie podziwiam może tutaj Skype'a jakoś bardzo, ale wtedy udało nam się uzyskać taką więź między nami i poczucie obecności, więc myślę, że w rozwijaniu nowych form bycia razem w jakiś sposób to lepiej przystosuje nas do wymagań przyszłości. No, ja też korzystam ze Skype'a od czasu do czasu w swojej pracy. No, są na przykład kwestie związane z wizami. O, tutaj nie ma jednej panelistki właśnie, bo nie dostała wizy. Ja mam takie sytuacje, że jakiś student ma miejsce w systemie edukacji w Norwegii, ale nie może odbyć podróży, nie może przyjechać. To się czasami zdarza z różnych powodów, głównie z powodów wizowych. I znów wracam do kwestii czasu, bo spotkania w sferze cyfrowej wymagają dużo więcej energii niż tak po prostu usiąść przy stole z kimś, będąc w tej samej sali. Czyli trzeba wyćwiczyć nasze mózgi, żebyśmy byli tak samo obecni w świecie cyfrowym, jak i w spotkaniach na żywo. Myślę, że nauczymy się tego prędzej czy później, ale na ten moment ja nie mam takich zdolności. To wymaga mnóstwo energii, żeby w sensowny sposób być obecnym w świecie cyfrowym. Chciałbym dodać jedną rzecz, bo myślę, że to, co się tutaj działo, co wciąż się dzieje, jest ciekawe, ponieważ mamy bardzo różne wizje tego, w jaki sposób instytucje mogą działać. I jest taka rozmowa niż raczej rywalizacja pomiędzy tymi wizjami, jasne? I wydaje mi się, że tak się dzieje również dlatego, że wielu z nas ma poglądy feministyczne i też nie, być może mamy różne wizje na temat feminizmu, ale też jak padło pytanie, co możemy zmienić, zdawałem sobie sprawę, że bo dla mnie ten panel różni się znacznie od wielu paneli, nie tylko w dziedzinie sztuki, mam tu na myśli również dyskusje teoretyczne, widziałem mnóstwo paneli, no, jest też wiele różnic pomiędzy waszymi działaniami praktycznymi i podejściami do różnych rzeczy. Myślę, że ta rozmowa nie byłaby możliwa, gdyby nie to. To chciałabym zachować, tak więc zgadzam się, jeśli chodzi o kwestię czasu z tobą. Być może trochę więcej walczyłabym z tym rabunkowym kapitalizmem, trochę mniej konkurencji może, ale tutaj, co mi się bardzo podobało w tej debacie, oprócz oczywiście tych interesujących prezentacji na początek, to podejście na zasadzie, okej, ja działam w ten sposób, ja to robię tak, a powiedz mi, jak ty to robisz? Taka rozmowa jest bardzo ważna. Jak zadawałaś swoje pytanie, zastanawiałam się, co ja bym zmieniła. No tak właściwie nie za wiele bym zmieniła, to mi się podobało. Cóż, myślę, że ostatnie zdanie było świetne, świetnie podsumowało nasz panel. Taki wniosek. Bardzo dziękuję publiczności, dziękuję panelistkom.